strach pomyśleć, co się stanie, gdy się mój scenariusz ziści i do służby w ruchu ruszą emeryci i renciści. A potężna jest to grupa, bardzo też zdesperowana, żądna ładu i porządku, gdyż od lat w tym zakochana. Część tych ludzi jest ofiarą zdrowia swego komplikacji i ponosi ciągle koszty odrzucenia, alienacji. Są w tej masie desperatów z krwi i kości bojownicy, którzy chętnie służyć będą tej wspólnocie, tej winnicy. A w ich sercach ciągle rośnie żądza służby i ochoty. Więc nie zdziwmy się, gdy wezmą w swoje ręce los wspólnoty. Trudno chyba nie popierać tej skrzywdzonej przez los grupie, bo dotychczas wielu wkoło miało ich głęboko w nosie.